Prezydent Katowic zaprezentował tzw. pakiet NGO, który dotyczy wsparcia dla organizacji pozarządowych. Jest to 5 filarów, które obejmują m.in. zwolnienia z czynszu lub dofinansowanie kosztów pracy. Wychodzimy naprzeciw z możliwością zerowej stawki czynszu, czyli zrezygnowania z tego czasu epidemicznego, z pobierania opłat za wynajem lokalu na prowadzenie działalności. Oczywiście zasada podobna jak w przypadku przedsiębiorców, że po ustaniu epidemii przez 3 miesiące będzie naliczana 50% stawka z możliwością rozłożenia tej kwoty na 6 miesięcy. Przykładowo, jeżeli mamy sytuację, w której koszt wynajmu jest około 1000 zł, załóżmy, że to jest 1000 zł, to po ustaniu epidemii przez 3 miesiące będzie naliczane za każdy miesiąc 500 zł, a więc suma wyjdzie 1500 zł, którą będzie można rozłożyć na 6 miesięcy. Drugi filar, Szanowni Państwo, to są zwolnienia związane z podatkiem od nieruchomości dla wszystkich tych organizacji pozarządowych, które muszą płacić podatek od nieruchomości za nieruchomości, w których prowadzą swoją działalność. Na tą ulgę musimy poczekać na tarczę tą antykryzysową 2.0. Wiemy, że to się dzieje dzisiaj w parlamencie. Taka ustawa jest już w Senacie. Prawdopodobnie na dniach powinna być znów podjęta określona decyzja i przegłosowana i w oparciu o tą ulgę będziemy mogli zwalniać również organizacje pozarządowe. Dodatkowym takim elementem jest zwolnienie 50% z opłat za gospodarowanie odpadami, czyli za odbiór odpadów, mówiąc na wprost, dla wszystkich tych organizacji pozarządowych, które mają umowę podjętą z naszym przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, czyli z MPGiek-iem. Kolejny filar, trzeci, to filar związany z kontynuacją współpracy z NGO-sami w naszym mieście i takiego uelastycznienia podejścia do tej sytuacji, którą mamy. Już tłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Jak Państwo wiecie, bardzo duże środki są angażowane w działalności pozarządową. Tak jak powiedziałem, niektóre z nich to są zlecone, niektóre to są działalności, te, które my potrzebujemy stricte w mieście, w danym czasie, w danym okresie potrzeb. W ubiegłym roku to było prawie 46 milionów złotych przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych i podobnie będzie w tym roku. Natomiast jak widzimy, czas realizacji tych działań, on się znacząco zawężył właśnie ze względu na występowanie stanu epidemii w naszym kraju. Dlatego chcemy podejść w ten sposób, że te wszystkie działania, które da się przesunąć, będziemy przesuwali w czasie na okres roku ten, który już będzie możliwość realizacji tych działań, bądź jeżeli będą takie możliwości, będziemy analizowali możliwość przeprowadzania różnych działań poprzez łącza internetowe, czyli zdalnie online. Oczywiście do tego potrzeba zawarcia różnych aneksów, zmiany umów itd., itd., a więc do tego chcemy podejść w sposób właśnie, jak wcześniej wspomniałem, elastyczny, tak żeby organizacje pozarządowe mogły skorzystać z tej pomocy i otrzymać planowane wynagrodzenie za realizację swoich działań w okresie nieco późniejszym. Kolejny z filarów to jest filar czwarty. Wsparcie dla podmiotów NGO wspierających walkę z koronawirusem. To już się dzieje. Już ponad 300 tysięcy wydatkowaliśmy dla organizacji pozarządowych, które działają na obszarze naszego miasta i niosą pomoc wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują w związku z stanem epidemii. A więc to są wszyscy ci, którzy dostarczają obiady do osób potrzebujących, którzy działają w pogotowiu zakupowym, którzy realizują różne działania związane z pomocą tym osobom, które są w kwarantannie, czy tym, które są w wieku senioralnym i na przykład boją się albo nie chcą wychodzić na zewnątrz ze swoich mieszkań. Te działania chcemy kontynuować, te działania będą kontynuowane i tutaj aż do momentu, kiedy ten stan zagrożenia minie i będziemy mogli normalnie funkcjonować w przestrzeni naszego miasta.
Kolejnym z filarów to jest filar piąty, filar, który dotyczy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z naszych organizacji pozarządowych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Tutaj będzie trzeba się zgłosić do Powiatowego Urzędu Pracy i uzyskać dofinansowanie dla wszystkich tych pracowników, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi w ramach tej organizacji i działają w jej strukturach. Możliwości rozliczania dotacji, wydatków administracyjnych na czynsz, media, opłaty telefoniczne, internet. Bardzo ważny element zgłaszany przez organizacje pozarządowe, aby również w wyniku sytuacji, którą mamy, można było doliczyć do tych projektów, które z reguły są na konkretne zadania, również koszty związane z wynajęciem, czy obsługą telefonu, czy internetu, te wszystkie koszty do tej puli. A więc to jest takie uelastycznienie również możliwości rozliczania dotacji. Obecnie trwają także prace nad pakietem dla obszaru kultury, który ma zostać zaprezentowany w przyszłym tygodniu.